Witam serdecznie wszystkich z tej strony Piorun. Powiem Wam szczerze tak. Na razie nie jest tak źle. Ja wiem, że ostatnio był rozbłysk na Słońcu i chmura plazmy dotrze do Ziemi dzisiaj i będzie widoczna na północy zorza polarna. Na razie 3500 tutaj region Słońca i rozbłyski, no to widać gdzie są. I tu mieliśmy aktywność maksymalną o godzinie piątek grudzień 3:09 nad ranem. Jestem na nocce teraz w pracy, więc mogę zrobić szybką prognozę. Bieżąca wartość C.25, najwyższa wartość maksimum z ostatnich 2 godzin C.82, najwyższa wartość z maksimum z ostatnich 2 godzin C4.82. Dziura koronalna jest sporawa i piękne wyrzuty materii słonecznej. No i tutaj protony to już do jedynki dochodzą, gdzie to już stan ostrzeża. Ostrzegam Was, że będę na bieżąco dzisiaj sprawdzał, czy wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o Słońce. Jeszcze sobie sprawdzimy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej INGW, pogoda kosmiczna. I dzisiaj sobie zrobimy odcinek na temat właśnie bezpieczeństwa. No muszę poczekać, aż się strona załaduje. O, jak to wygląda? Tutaj niby czysto. Ale słuchajcie, chmura plazmy leci do Ziemi, więc odświeżymy dane. Tak. No dobra. Jak to wygląda? Słońce na żywo, Soho. Piękne wyrzuty materii słonecznej. Więc widzicie, z jaką potęgą po prostu mamy tutaj do czynienia. Nie lekceważcie nigdy potęgi Słońca, bo jedno pierdnięcie naszej gwiazdy i z naszej cywilizacji zostanie praktycznie popiół. Dlatego ja uważam, że na badania Słońca powinno się wysyłać najbardziej zaawansowane satelity, które będą miały najmocniejsze superkomputery na pokładzie. A zobaczmy, jak to wygląda. Te takie błyski, które widzieliście podczas filmu, to właśnie promieniowanie słoneczne. Naładowane cząstki, które uderzają właśnie w kamerę. No i tu są różne takie, ale zobaczymy.